Witam moi drodzy bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Tarociska Fortuna się kłania. Dzisiaj moi drodzy filmik pod tytułem Wiadomość dla Ciebie, co Tarot ma do przekazania. A zatem zaczynamy. Co Tarot ma do przekazania na tę chwilę dla nas? Wszyscy moi drodzy poszukujemy wskazówek, jak żyć. Co robić, by było lepiej? Zobaczymy, co Tarot dzisiaj nam przekaże, podpowie. Wiadomość na dzień dzisiejszy. Wiadomość. No, moi drodzy, tutaj jest parę przesłań. Pierwszą taką wiadomością jest walka, moi drodzy. Walka o swoje prawa, walka z czymś lub z kimś. Możemy walczyć sami ze sobą, możemy, moi drodzy, też sami siebie tutaj oszukiwać w pewnych kwestiach, ale pamiętajmy, że trzeba działać mimo wszystko. Wolniej, szybciej, ale trzeba działać. Jest to potrzebne. Tutaj również Tarot ma do przekazania, że coś się kończy, pewien etap. Etap niejasności w życiu, etap może manipulacji. Czas wyruszyć w nową drogę, w nowe miejsca. Ale też, moi drodzy, jest coś takiego w tym przekazie bardzo tajemniczego, że spiesz się powoli. Pomimo to, że niejasności odchodzą do przyszłości, że wyruszamy gdzieś po coś nowego. Możliwe, że dla niektórych to jest nowa umowa, szykuje się nowy czas, nowa praca, nowy dom, nowy początek. Niejasności zostawiamy za sobą, ale jest takie przesłanie tutaj w tym wszystkim, żeby spieszyć się powoli. Wszystko przeczytaj dokładnie, każdą umowę. Wszystkie drobne szczegóły sprawdzaj. Nic nie rób pochopnie. Rozmawiaj z osobą tobie bliską. Nic nie rób za plecami. Dopilnuj szczegółów, dopilnuj drobnych spraw, dopilnuj umowy. Spiesz się powoli. Wszystko najpierw, co wyjdzie, musi być sprawdzone podwójnie. Patrz też na to, co podpisujesz, na co się zgadzasz w swoim życiu, bo to jest bardzo w tej chwili ważna sprawa, ważny dokument przed tobą. Także wynik będzie dobry, jeśli wszystko sprawdzisz, skontrolujesz, nie będziesz oszukiwał nikogo, ani samego siebie, ani nikogo, będziesz lojalny. Wszystko się ułoży. Czas ruszyć z miejsca, oczywiście, w nowe miejsce, które jest ci pisane. Wchodzisz w nowy etap, ale powoli. Musisz wszystko przemyśleć i skontrolować w swoim życiu. Także dziękuję serdecznie, moi drodzy, za uwagę. Ja Wam życzę bardzo spełnionych chwil w Waszym życiu. Przesyłam moc pozytywnej energii, zdrowia, szczęścia i pieniędzy dla Was, moi drodzy. Bądźcie optymistami. Pozdrawiam raz jeszcze.